Cześć, w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o dwóch sposobach, w jaki firmy wykonują drzwi loftowe. Jeżeli chcesz wybrać najlepsze drzwi loftowe do swojego domu, koniecznie zostań z nami do końca. Nazywam się Michał, jestem właścicielem Icon Group, firmy produkującej drzwi loftowe. Następnie szybkie podziękowanie. Jest nas już 1000 subskrybentów. Bardzo dziękujemy za zaufanie, natomiast jeżeli jeszcze nas nie subskrybujesz, zrób to teraz. Pomożesz nam w ten sposób rozwijać ten kanał i cały projekt. Dzisiaj weźmiemy na tapet jedną bardzo istotną kwestię. Ta kwestia jest istotna z wielu perspektyw, zarówno dla klienta końcowego, jak i dealera, jak i producenta drzwi loftowych. Konkretniej mówiąc, na rynku funkcjonują dwa rodzaje firm, które produkują takie drzwi. Są firmy, które produkują drzwi z dedykowanych profili. Profesjonalnych przeznaczonych do tego typu wyrobów oraz firmy produkujące ze zwykłych profili stalowych, takich, które można kupić w każdej hurtowni z wyrobami stalowymi. Z pozoru dla laika efekt końcowy jest bardzo podobny, szczególnie dla klienta końcowego, kogoś, kto być może nie do końca rozpoznał temat na tyle, żeby rozróżnić wszystkie meandry i zawiłości budowy i konstrukcji takich drzwi. Jeszcze parę lat temu można było mówić, że drzwi loftowe to nowość na polskim rynku. Prawda jest taka, że takie firmy jak moja produkują już tego typu drzwi od ponad 10 lat. Przez lata w Polsce było tak, że było dość trudno o profesjonalne rozwiązania. Dostępne były tylko i wyłącznie profile zagraniczne, np. szwajcarskie, które były bardzo drogie, co przekładało się finalnie na bardzo wysoką cenę i koszt wytworzenia takich drzwi. Dlatego firmy korzystały z rozwiązań, Bardziej amatorskich, czyli z tych wspomnianych wcześniej, profili budowlanych, dostępnych w hurtowniach stalowych. Dzisiaj jest już nieco nie inaczej i na rynku dostępnych jest wiele opcji, które pozwalają na tworzenie profesjonalnych wyrobów z obszaru stolarki stalowej, takich jak na przykład drzwi wewnętrzne loftowe. W Polsce w tej chwili jest co najmniej kilka systemów, które są dostępne od ręki w magazynach zlokalizowanych w Polsce. W najbliższych kilku odcinkach. Chciałbym poruszyć istotne kwestie, które wynikają z różnic pomiędzy jednym a drugim sposobem wykonania takich drzwi. Chciałbym to zrobić przede wszystkim dlatego, że większość firm na rynku oferuje oba rodzaje wyrobów w zasadzie w zbliżonej cenie. A prawda jest taka, że profesjonalne przeznaczone do tego typu wyrobów profile są średnio 10 razy droższe. Dzisiaj na pierwszy ogień pójdzie sztywność konstrukcji. Profesjonalne profile dedykowane do produkcji drzwi loftowych są dużo sztywniejsze od profili o przekroju np. prostokąta. Wpływa to na konstrukcję całych drzwi. Takie drzwi nie opadają, nie odkształcają się, nie mają prawa się wygiąć. Mowa tu oczywiście o drzwiach wykonanych z profili profesjonalnych. Kształt takiego profila jest dużo bardziej złożony. Mnogość przegięć i złożony kształt tego profila bardzo wpływa na jego sztywność. Pozwala to na budowanie większych skrzydeł, wkładania do środka większych tafli szkła oraz stosowanie mniejszej ilości szprosów konstrukcyjnych. Taki profil po prostu lepiej przenosi naprężenia i ciężar szkła. Profesjonalne profile do produkcji drzwi loftowych są gięte na zimno, natomiast zwykłe profile hutnicze są to profile gorąco walcowane i różnica jest tutaj zasadnicza. Profesjonalne drzwi są zazwyczaj pokrywane dodatkowo specjalną warstwą ocynku. Ta warstwa zwiększa ich odporność na korozję. Zwykłe profile hutnicze oczywiście również można zabezpieczyć w stopniu wystarczająco dobrym, aby takie drzwi nie zardzewiały. Natomiast ta opcja nie jest w standardzie i wymaga to dodatkowych operacji. Ostatnią, najbardziej istotną różnicą wynikającą z zastosowania dwóch rodzajów profili jest waga drzwi. Dla porównania, metr bieżący profila skrzydłowego Slim waży około 1 kg. Jeden metr profila o wymiarach 20 na 40 mm, czyli zbliżonego wymiaru profila o grubości ścianki 1,5 mm, waży około 2 kg. Jest 75% cięższy i to przekłada się na całkowity ciężar drzwi. Oznacza to, że np. skrzydło w takich drzwiach będzie dużo cięższe i trudniejsze do obsługi. Klienta końcowego oznacza to także, że drzwi wykonane z profesjonalnych profili będą działać bardziej płynnie, będą lżejsze i bardziej bezpieczne. Dlaczego moim zdaniem warto znać tą różnicę? Powód jest bardzo prozaiczny i bliski każdemu kupującemu. Jest to mianowicie cena. W tym roku zrobiliśmy badanie rynku, w którym zadaliśmy pytanie czołowym dostawcom drzwi loftowych w Polsce wszystkim dostępnych na pierwszych stronach wyszukiwarki Google. I zapytaliśmy ich o wycenę przykładowych drzwi. Zebraliśmy ceny z kilkunastu firm, porównaliśmy je ze sobą i oprócz ceny sprawdzaliśmy również to, w jakim systemie są wykonywane dane drzwi. Badanie dało bardzo zaskakujący wynik. Okazuje się, że w Polsce za jeden i drugi sposób wykonania drzwi loftowych zapłacisz w zasadzie tyle samo. W jednym z tych przypadków wykonawca zadaje sobie trud, aby kupić profesjonalne przeznaczone do tego y, typu wyrobów profile. I płaci za nie na przykład trzy razy więcej. Jak sprawdzić w 20 sekund, czy drzwi, które zamierzasz kupić, są wykonane z tych właściwych profili? Można to zrobić bardzo prosto. Wystarczy zadać to pytanie sprzedającemu. Po prostu zapytać, z jakiego systemu korzystacie. Jeżeli w jego odpowiedzi będzie jakakolwiek nazwa, to już jest ok, bo to oznacza, że stosuje jeden z dostępnych. Systemów na rynku, a dzisiaj nie chciałbym zajmować się porównywaniem tych systemów. Jeżeli nie udzieli konkretnej odpowiedzi, no to oznacza to, że w tym wypadku oferuję Wam drzwi wykonane ze zwykłych profili hutniczych. Mam nadzieję, że ten temat był dla Was ciekawy, że dzięki temu odcinkowi będziecie mogli lepiej rozróżnić opcje, jakie są dostępne na rynku. Jeżeli produkujesz drzwi loftowe i chciałbyś wdrożyć nowy, profesjonalny system do produkcji drzwi loftowych, to zajrzyj koniecznie. Pod link, który znajduje się w opisie tego filmu. Jeżeli natomiast szukasz drzwi loftowych do swojego domu i chciałbyś w 20 sekund sprawdzić, ile kosztują drzwi loftowe wykonane z profesjonalnych profili, również skorzystaj z drugiego linku dostępnego w opisie. Tam znajdziesz link do kalkulatora, który jest na naszej stronie i pozwala już w 20 sekund wycenić dowolne drzwi loftowe na wymiar. Na dzisiaj to wszystko. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić nam subskrypcję, łapkę w górę lub komentarz. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku.